Szanowni, kolejne zadanie z kolei z cyklu tych sztuczek z iloczynem. No, tym razem takie bardziej rozbudowane w kilku krokach. Chociaż w tradycji ciekawych zadań z matematyki można je sformułować w dwóch zdaniach. Pamiętacie, że poprzednie zadania można było sformułować w jednym zdaniu, no to musi być trudniejsze, bo wymaga aż dwóch zdań. Mamy zatem liczbę pierwszą, jakąś liczbę pierwszą, no i chcemy znaleźć wszystkie pary liczb całkowitych x i y, które spełniają takie oto równanie. 1 nad x dodać 1 nad y, to są ułamki, równa się suma tych dwóch ułamków ułamkowi 1 nad p, gdzie p jest liczbą pierwszą. No i teraz pierwszą rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę w takim wypadku, jest to, że mamy tutaj x i y w mianowniku. No mamy też p w mianowniku, ale p jest liczbą pierwszą różną od zera z całą pewnością, bo najmniejsza liczba pierwsza to 2, jak pamiętacie, a wszystkie pozostałe są od niej większe, więc tu jesteśmy bezpieczni, natomiast x i y nie mogą być równe 0, bo wtedy to równanie nie miałoby żadnego sensu. Dlatego od razu zakładamy, że x i y są różne od zera. No i jeżeli wyjdzie nam wśród rozwiązań para x, y równa się 0 z jakiegoś powodu, to odrzucimy to rozwiązanie jako nieprawidłowe, niemożliwe, niespełniające warunków zadania. No i teraz co można zrobić? No trzeba... widzę, że tu znowu jest pomyłka, chwileczkę. Wszystko w porządku, mamy to wyjściowe równanie, 1 nad x dodać 1 nad y równa się 1 nad p, no i mnożymy obie strony przez x razy y razy p, żeby się pozbyć mianowników. No tu przy x pojawi się py, bo 1 nad x skróci się z x w liczniku, przy y pojawi się px, bo 1 nad y skróci się z y w liczniku, a w 1 nad p pojawi się xy, bo p się skróci. No więc mamy takie równanie, no i możemy je doprowadzić do znanego nam, do znanej nam postaci, tak? Przenosząc powiedzmy py i px na prawą stronę, a potem zamieniając miejscami strony lewą z prawą, dostaniemy takie równanie xy minus py równa się 0. I to równanie można zapisać w znanej już nam postaci iloczynowej x minus p razy y minus p, ale będzie za dużo o jeden wyraz, minus p razy minus p, plus p kwadrat, więc to p kwadrat trzeba odjąć. Po przeniesieniu na drugą stronę dostajemy taki wniosek, że rozwiązania tego równania x i y spełniają taki warunek. No, co to znaczy? P kwadrat można przedstawić na kilka różnych sposobów. To jest kwadrat liczby pierwszej, w związku z tym to może być iloczyn dwóch liczb pierwszych, tak? I niczego innego, bo p jest liczbą pierwszą. Może to być iloczyn minus p razy minus p. Może to być 1 razy p kwadrat. Może to być minus 1 razy minus p kwadrat. P kwadrat razy 1 i minus P kwadrat razy minus 1. Ja zwracam uwagę, że P się dzieli tylko przez P i przez 1. W związku z tym, jak w rozkładzie na czynniki pierwsze liczby P kwadrat są tylko dwa czynniki, P i P. Nic innego zdarzyć się tam nie może. No i stąd wynika to, ta lista rozwiązań. No i zaczynamy w takim razie. No, pierwsze jest takie, że x minus p równa się p i y minus p też się równa p. Tu jest ten naznaczek i. Oznacza to, że para x, y to jest para 2p, 2p. No i x jest równe 2p, y równa się 2p. No i podstawiamy. Niewątpliwie 1 druga dać 1 druga to jest 1. W związku z tym wynikiem tego jest 1 nad p, tak jak być powinno. To nasze wyjściowe równanie jest spełnione. Druga możliwość, minus p minus p. No, po przeniesieniu na prawą stronę minus p w obu tych przypadkach dostaniemy x równa się 0, y równa się 0. To jest formalnie rozwiązanie tego układu równań, ale x i y nie mogą być równe 0. Tak żeśmy sobie
ustalili to i zrozumieli na początku, bo x i y w tym wyjściowym równaniu są w mianowniku. W tym sensie to wyjściowe równanie jest nie do końca równoważne, nie do końca równoważne temu równaniu, bo to równanie ma x i y równe 0 jako jedno ze swoich rozwiązań, a wyjściowe nie ma. Przekształcając wyjściowe równanie, dodaliśmy rozwiązania, których to wyjściowe równanie nie miało. No dobrze, no to teraz x minus p po kolei, tak, równa się 1, a y minus p równa się p kwadrat. No to x równa się p plus 1, a y równa się p razy p plus 1, p kwadrat plus p. No, znowu podstawiamy, sprowadzamy do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem jest p razy p plus 1. To trzeba pomnożyć, rozszerzyć o p, a ta jedynka zostaje. P plus 1 przez p razy p plus 1. P plus 1 z p plus 1 się upraszcza i zostaje 1 nad p. No, druga opcja jest taka, że tu są znaki minus. No i otrzymujemy taką parę rozwiązań. Tym razem znowu podstawiamy i znowu mamy tą samą sytuację, tylko zamiast p plus 1 jest p minus 1. P minus 1 i p minus 1 się uproszczają. P jest co najmniej równe 2, więc p minus 1 na pewno nie jest równe 0. Możemy spokojnie trzymać to p minus 1 tutaj w mianowniku. To nam niczym nie grozi. Więc to też jest rozwiązanie. No i teraz, mieliśmy tutaj 6 warunków. Rozważyliśmy 4, jedno odpadło. 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, to powinniśmy mieć 5 rozwiązań. No i policzmy. To jest pierwsze, to jest drugie, to jest trzecie. To jest czwarte, a to jest piąte. No przy czym tego czwartego i piątego, czyli piątego i szóstego na tej liście, które bierze się z tych warunków, nie obliczaliśmy, dlatego że zwróćcie uwagę, że tu x i y są zamienione miejscami, a to wyjściowe równanie jest doskonale symetryczne względem zamiany x i y, jak popatrzymy na nie, prawda? Tu jest to równanie wyjściowe. Więc stąd wynika, że jeśli znamy jakieś rozwiązanie na parę x i y, to y i x, czyli x, zamiana miejscami po prostu x a y, wartości przy x i y, też jest rozwiązaniem. No i stąd żeśmy te pełną listę 5 rozwiązań otrzymali. No i oczywiście było po drodze kilka ciekawych argumentów, które warto zrozumieć i poćwiczyć. No i było trochę przekształceń algebraicznych, te trzeba na pewno poćwiczyć. No i przede wszystkim staraliśmy się znaleźć wszystkie rozwiązania. Jak widać, tych rozwiązań jest wiele. W związku z tym zawsze trzeba sprawdzać, czy zawsze trzeba starać się znaleźć wszystkie rozwiązania, ale w przypadku, jeżeli dochodzimy do jakiegoś rozwiązania, zawsze trzeba się cofnąć i sprawdzić, czy otrzymane przez nas rozwiązanie spełnia warunek wyjściowy, spełnia warunek zadania.